Dzień dobry, witamy wszystkich oglądających, śledzących nasz kanał. Piątek 13, ale myślę, że dla niektórych hodowców, hodowczyń, opiekunów będzie to szczęśliwy dzień, nie będzie to pechowy, bo 13 zawsze kojarzy się wszystkim z pechem, chociaż ze mną przez całe życie 13 jest, 13 w dzienniku, 13 w wojsku. No wiele takich rzeczy ciągło się i ciągnie się za mną, ale myślę, że ogólnie jest dobrze. Nagraliśmy film, w którym chcieliśmy zachęcić Was do wzięcia udziału. Do wylosowania były 3 produkty firmy Volanto. Tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować firmie, całej firmie Volanto. Mamy kontakt z panią Marceliną i no, duże podziękowanie za to, że pani Marcelina zgodziła się na to, aby spośród oglądających osób, które napisały w komentarzu, bo było dużo komentarzy, ale nie wszystkie osoby tak jakby wyraziły może chęć do wzięcia udziału, rozumiem to. Czyli te osoby, które napisały w komentarzu dlaczego, albo czy chcą wziąć udział. Zdecydowaliśmy, że wylosujemy 2 osoby. Karteczki pocięte z nazwiskami, chyba z loginami to się nazywa, czy tam jakimiś nickami, czy coś. W każdym razie każdy będzie wiedział, o kogo chodzi. Wylosujemy 2 osoby. No. Na pewno ktoś wygra, ktoś nie będzie miał szczęścia. Także jeszcze raz dziękujemy firmie Volantor za to, że my nie lotujemy, ale opiekujemy się gołębiami i to zostało docenione. Wkrótce nagramy filmik i tu mamy zielone światło od pani Marceliny, w którym też będzie coś do wygrania. Także zachęcam do subskrypcji kanału i do śledzenia nas. Na co? No, trzeba wyłonić. Tutaj są osoby. No i co? Szczęśliwa maszyna, lecimy z tematem. Chciałbym, żeby wszyscy wygrali, no ale no co, no. Oby tylko jedno teraz udało się wyciągnąć tam osobę. I zobaczymy, kto to będzie. Jest to pan Witold Szewczyk. Widać? Widać chyba? Nie podglądujemy. Jarosław Drozd, tak dobrze przeczytałem? Drozd, tak. Także gratulujemy tym 2 osobom. I teraz tak ustaliłem z panią Marceliną, żeby te osoby napisały do mnie SMS-a, w którym podadzą jakiś kontakt, namiar. Mój numer do mnie 692 496 230. W opisie filmu podam ten numer. Proszę o wysłanie SMS-a. I ja już do pani Marceliny to przekażę. Z tego miejsca też chciałbym może w ten sposób, że pod filmem jakoś to uwiarygodnić, że to właśnie wy jesteście, że no nie wiem, łapka w górę czy coś, albo dziękuję, że zostałem wylosowany. I to będzie takie fajne uwiarygodnienie tego. Przejdę jeszcze na chwilę do gołębnika, pokażę tam coś dzisiaj. U nas dzisiaj na karmę poszedł kefir. Ale mam wiele pomysłów na filmy. Cieszę się, że jest dużo pozytywnego odbioru. Ostatnio taka fajna sytuacja była, jadąc ciężarówką, odezwałem się na CB Radio i ktoś krzyczy: kolego, ty nie nagrywasz filmów o gołębiach? Poznałem twój głos. Fajne. I kolega powiedział, że śledzi nasz kanał, także cieszy mnie to. Jak zaprawiamy karmę z kefirem, co dodajemy, kiedy to robimy, to nagramy następnym razem. A cóż, dzisiaj do wody probiotyk, o którym nagramy już niedługo film. Pojniki już przygotowane. Dzisiaj w gołębniczku było posprzątane. Gołębie w fajnej kondycji. Tak jak mówiłem, ukróciliśmy im troszeczkę jedzenia. Znaczy nie mniej, tylko delikatniej je pokarmiliśmy. Tu fajny gołąbek, Mister Biały Ster, pokazał swój ster biały, tak został nazwany przez kolegę Bogdana, który nam podarował tego gołębia. Ostatni gołąbek, który tutaj trafił na przedział chłopaków, jest to Szron, który tam się właśnie chował, był najdłużej z dziewczynami, tak zwany harem, ale dokróciliśmy. Bardzo bojowy gołąb. Jeden z młodszych gołębi, który trafił na przedział gołębi samców,
i od razu wywalczył sobie cele z naszego olsztyniaka. Wieczorem tutaj wczoraj karmiłem, także była bójka, ale myślę, że no tak musi być. Jedna cela jest więcej wolna, także nie muszą gołębie się aż tak bardzo bić, ale jeżeli pokazuje taki pazur i charakter, no to fajnie. Nadal zostaliśmy przy tym, że podsypujemy wiórki pod ruszta w celach wyskrobane, wysprzątane i będzie jutro oprysk z firmy Volantor higienizatorem. U nas ten produkt się fajnie sprawdza, ale u nas też nie ma aż takiej mocnej wilgoci jak w gołębnikach ogrodowych. Koledzy, tak jeszcze na zakończenie i koleżanki, jeszcze raz gratuluję tym dwóm osobom, które wygrały produkty. Proszę o kontakt, tak jak już mówiłem, ale zachęcam do tego, aby kilkakrotnie przeczytać ulotkę. Może też troszeczkę wziąć sobie do serca tego, co ja mówiłem, bo to nie są jakieś też produkty typu cud, nasz nowy dom, że w ciągu dwóch godzin czy tam paru chwil wszystko się zmieni. Jeżeli ktoś ma gołębnik jakiś, gdzie podchodzi jakaś woda gruntowa, czy leje się woda ze ścian, no to nie ma cudu, żeby tam to jakoś ogarnąć i żeby od razu była 100% poprawa. Ale robić to rozważnie i na pewno efekty przyjdą, także zachęcam jeszcze raz do stosowania. Jeszcze przejdziemy do dziewczyn. Wczoraj troszeczkę później wróciłem z pracy i karmiłem gołębie. Ewa była troszkę zabiegana, także ja karmiłem sam gołębie przy włączonym świetle, także dzisiaj i one nie są jeszcze aż tak mocno głodne. O tej samiczce też kiedyś chciałbym nagrać film, jest to moja ulubienica. I to tyle. Jeszcze tylko jedno, jeśli mogę powiedzieć. Ja już mi się tak utkwiło w głowie stosowanie tych przy produktach, wyciskanie tego powietrza, także żeby o tym nie zapominać, bo drobne szczegóły mogą zepsuć wszystko, co jest ważne. No woda chlorowana, niechlorowana, chlorowana dla jednych jest to samo. Używajmy wody niechlorowanej. No i co? Jeśli ktoś naprawdę będzie miał jakieś mocne pytania, gdzie myślę, że na opakowaniu jest mocno, bardzo fajnie to wytłumaczone, to może kontakt do pani Marceliny. I co? I to tyle. Jeszcze raz wszystkim gratuluję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, hej, cześć. Jeśli film mi się podobał, to tradycyjnie łapka w górę. Piszcie komentarze, trzymajcie się, hej, cześć.